Zacząłem szerzyć Ewangelię w 2015 roku. Szybko okazało się, że dobrze sobie radzę. Czasem spotykałem ludzi zaślepionych religijnymi pojęciami, ignorujących Boże dzieło dni ostatecznych. Polegałem na Bogu i cierpliwie omawiałem prawdę, a oni ją przyjmowali. Miałem pewne osiągnięcia i poczułem, że mam do tego talent jestem niezastąpiony. Razem z bratem Liu, zająłem się podlewaniem dla kościoła. Przypadł mi duży kościół, w którym było wielu wyznawców, więc kiedy zaczynałem, modliłem się do Boga i omawiałem sprawy z braćmi i siostrami. Dość szybko wszystko zaczęło iść dobrym torem. Większość członków brała udział w zgromadzeniach, czynnie wypełniając obowiązki. W jakimś stopniu byłem zadowolony z siebie. Myślałem, że nawet w tak dużym kościele udało mi się szybko osiągnąć dobre wyniki. Muszę mieć charakter. Tymczasem bratu Liu nie szło już tak dobrze z podlewaniem. Trzeba u niego było zastąpić kilku pracowników, inni byli w negatywnym stanie i potrzebowali omówień. Z tego powodu trochę się wywyższałem. Ja bym sobie poradził lepiej. Zacząłem angażować się w jego pracę. Wyliczałem błędy, omawiałem słowa Boga, by pomóc ludziom w tym negatywnym stanie. Zmieniałem obowiązki tym, którzy zajmowali się podlewaniem. Wyniki poprawiły się. Rozwiązałem nasze problemy błyskawicznie. Więc jeszcze bardziej byłem przeświadczony o swoim talencie. Moja arogancja wzrastała. Wysokie mniemanie. O tak. Podsumowując pracę. Dostrzegałem braki u innych, co przeoczyli, i ganiłem ich za to. Mówiłem: Praca podlewania bardzo się opóźnia. Czy jest tu ktoś, kto stara się czynić wolę Boga? Jesteście nieodpowiedzialni. Dobrze, że ostatnio był jakiś postęp, bo kto by wziął odpowiedzialność za to spóźnienie. Jak reagowali na coś takiego? Właśnie. Nikt nie powiedział ani słowa. Zastanawiałem się, czy jednak trochę nie przesadziłem, ale pomyślałem, że muszę być surowy, żeby coś uzyskać. Przyznaję, że patrzyłem na nich z góry, rozprawiałem się z nimi za popełnione błędy, kazałem robić co mówię. Z czasem zaczęli się ode mnie dystansować. Rozmawiali ze mną tylko o sprawach związanych z pracą. Bywały momenty, że rozmawiali i śmiali się wspólnie, lecz gdy tylko się zjawiałem, każdy szedł w swoją stronę, jakby się mnie bał. Bali się, że skrytykuję ich zaraz za jakieś błędy, więc gdy trzeba było podjąć decyzję, szli do mnie. Czuli się ograniczeni. Tak było. Czułem się w tej sytuacji naprawdę niekomfortowo. Myślałem, czy jestem taki samowolny, autorytarny pomyślałem jednak że w pracy muszę być stanowczy inaczej nikt by mnie nie słuchał co byśmy wtedy osiągnęli czułem że nazywanie problemów po imieniu jest czymś sprawiedliwym później moja arogancja rozdeła się jak balon i musiałem mieć ostatnie słowo to ja osobiście organizowałem każdą część pracy bo uważałem, że nikt inny nie dorasta mi do pięt. Nawet gdy coś omawiałem z innymi, robiliśmy to co chciałem. Więc natychmiastowa decyzja oszczędzała czas. Gdy na spotkanie przychodził przywódca, nie ruszało mnie to. Co z tego, że jesteś przywódcą? Umiesz nieść świadectwo o Bogu? Potrafisz wykonywać te pracę? Omawianie prawdy to wcale nie jest praktyczna praca. Nie zagrażasz mi. Ilekroć przywódca pytał mnie o naszą pracę, mówiłem tyle, ile w danym momencie miałem na to ochoty. Nie opłacało się gadać, bo i tak to ja wykonywałem tę pracę. Przywódca wytknął mi arogancję, mówiąc, że zawsze mam ostatnie słowo i nie współpracuję z innymi. W odpowiedzi na krytykę Przyznałem, że jestem arogancki, ale nie bolało mnie to. Sądziłem, że mam dobry charakter oraz talent. Więc jeśli dobrze pracuję, komu szkodzi trochę arogancji? Poza tym, to ja przewodziłem większości prac w kościele. Co mogli mi zrobić, wyrzucić mnie? Nie wziąłem sobie do serca słów przywódcy, i wciąż pełniłem obowiązki tak jak chciałem. Nowy kościół potrzebował ludzi do podlewania, więc nie omawiając tego z nikim, poleciłem jednej siostrze, by udała się tam. Uznałem, że zazwyczaj zgadzali się z moimi sugestiami, więc mogłem decydować samodzielnie. Byłem zaskoczony, gdy się później okazało, że ta siostra nie dość dobrze rozumie prawdę, że nie umie wykonać praktycznej pracy a to był problem. Jednak wcale się nie zreflektowałem. Z powodu mojej nieustępliwej arogancji i dlatego, że nie szukałem zasad prawdy, ani nie dopilnowywałem, by inni stosowali zasady. Każdy biegał w swoją stronę, a realnych wyników nie było. To zahamowało nasze postępy. Na pewno. Mimo to, wciąż nie dostrzegałem własnych problemów, tylko winiłem innych za to, że nie niosą ciężaru. Przez chwilę wydawało się, że sobie radzę, ale miałem dziwne przeczucie, że zaraz wydarzy się coś naprawdę strasznego. Nie wiedziałem, co mówić na spotkaniach. Robiłem się senny i w niczym nie mogłem się rozeznać. Miałem mętlik w głowie. Byłem wypompowany z energii, chciałem odpoczynku. Utraciłem dzieło Ducha Świętego, ale nie wiedziałem czemu. Modliłem się do Boga, prosząc, by pomógł mi siebie zrozumieć. Powiedz, jak udało ci się to osiągnąć. Przywódczyni na Zgromadzeniu wytknęła mi moje ostatnie postępowanie. Powiedziała: Jesteś bardzo arogancki. Z wyższością ganisz ludzi, hamujesz ich rozwój. Obnosisz się ze swoją pozycją. Ciężko z tobą pracować. I nigdy. Niczego z innymi nie omawiasz. Robisz, co ci się podoba. Jesteś po prostu tyranem. To jest usposobienie antychrysta. W związku z tym zostajesz odsunięty od obowiązków. Każde słowo było jak nóż wbity w moje serce. Myślałem o swoim postępowaniu. Nigdy nie omawiałem spraw z innymi. Robiłem po swojemu, jak dyktator. Czy nie tak robi antychryst? Tak. Ta myśl faktycznie mnie przeraziła. Czy Bóg chciał mnie obnażyć, a potem usunąć? Czy tak skończą się lata mojej wiary? Przez kilka dni byłem niczym zombie. Rano budziłem się w strachu. Nie wiedziałem, jak stawić czoło dniowi. Wciąż modliłem się do Boga, Mówiąc: Boże, wiem, że jest w tym twa wola, ale nie wiem, jak mam przez to przebrnąć. O Boże, jestem taki przygnębiony i cierpię. Proszę, oświeć mnie, bym poznał twą wolę. Przeczytałem wtedy te słowa, Boże. Boga nie interesuje, co ci się przydarza. Ile pracy wykonujesz, ile wkładasz wysiłku. On patrzy na twoją postawę wobec tych rzeczy. A z czym wiąże się twoja postawa i to, jak wykonujesz te rzeczy? Wiąże się z tym, czy podążasz za prawdą, a także z twoim wkroczeniem w życie. Bóg patrzy na twoje wkroczenie w życie, na ścieżkę, którą zmierzasz. Jeśli idziesz ścieżką dążenia do prawdy, i wkroczyłeś w życie, wówczas będziesz w stanie harmonijnie współpracować z innymi podczas wykonywania swoich obowiązków, i z łatwością wykonasz je w sposób kompetentny. Ale jeśli w jego trakcie nieustannie podkreślasz, że masz kapitał, że jesteś doświadczony, że zważasz na Bożą wolę i podążasz za prawdą bardziej niż inni, i jeśli sądzisz, że ze względu na to powinieneś mieć ostatnie słowo. Stanowisz prawo dla siebie, działasz na własną rękę i chcesz świecić najjaśniej, to czy idziesz ścieżką wkroczenia w życie? Nie. Jest to pogoń za statusem, podążanie ścieżką Pawła, a nie droga wkroczenia w życie. Pewien człowiek miał dar do szerzenia Ewangelii, głosząc ją wiele wycierpiał, został nawet skazany na wiele lat więzienia. Po wyjściu nadal szerzył Ewangelię i nawrócił kilkuset ludzi. Zostali wybrani na przywódców lub pracowników, gdyż mieli talent. Ten człowiek uważał, że zasługuje na uznanie. I wykorzystywał to jako kapitał, popisując się i świadcząc o sobie. Spędziłem osiem lat w więzieniu, trwając przy świadectwie. Nawróciłem wielu i niektórzy. Są dziś przywódcami lub pracownikami. Zasługuje na uznanie, bo poczyniłem wkład w Dom Boga. Zawsze chwalił się tym przed miejscowymi przywódcami i pracownikami. Mówił też: Musicie słuchać tego, co mówię. Nawet wasi przywódcy zachowują się uprzejmie, zwracając się do mnie. Ktokolwiek tego nie zrobi, dam mu nauczkę. Czyż ta osoba nie stosuje przemocy? Tak, tak jest. Gdyby ten ktoś nie nawrócił tych ludzi, czy ośmieliłby się tak zachowywać? Owszem, ośmieliłby się. To, że tacy ludzie potrafią być tak wyniośli, dowodzi faktu, że tkwi to w ich naturze. Taka jest ich natura i istota. Są tak aroganccy, że aż nierozsądni. Po nawróceniu kilku osób wzbiera w nich arogancka natura i stają się bardziej nadęci. Tacy ludzie chwalą się swoim kapitałem, domagając się uznania, naciskają przywódców, próbując rozmawiać z nimi jak równy z równym. Myślą, że sami powinni być przywódcami wyższego szczebla w domu Bożym. W oparciu o to, co przejawia się w zachowaniu takich ludzi, powinniśmy mieć jasność co do ich natury i prawdopodobnego końca. Gdy demon wejdzie do kościoła, Najpierw pełni posługę, nim pokaże prawdziwą twarz. Bez względu na to, kto próbuje Go przyciąć, nie słucha i walczy z domem Bożym. Jaka jest natura Jego działań? W oczach Boga ktoś taki skazuje się na śmierć i nie spocznie, póki się nie zabije. Tylko tak można to ująć. Amen. Amen. Te słowa... Strwożyły me serce. Czułem się, jakby Bóg mnie obnażał twarzą w twarz. Ujawniał mój stan i sekrety, z których nigdy nikomu wcześniej się nie zwierzałem. Szło mi dobrze, gdy szerzyłem Ewangelię, więc uznałem, że mój wkład był niezastąpiony. Prowadziłem w głowie rejestr moich dokonań. Czułem, że należy mi się honorowe miejsce w naszym kościele. Traktowałem to jak kapitał, gardząc przy tym innymi. Lubiłem strofować braci i siostry, przez co czuli się ograniczani. Nie umiałem współpracować, byłem autokratyczny i robiłem co chciałem, opóźniając pracę kościoła. Zlekceważyłem próby rozprawienia się ze mną, hełpiłem się kwalifikacjami, przecież nikt nie był lepszy ode mnie. Więc nie chciałem przyjąć żadnej pomocy. Robiłem wszystko po swojemu. Beształem braci i siostry, gdy mnie nie słuchali, grożąc im usunięciem, jeśli zaniedbają obowiązki. Przez to obsesyjnie podchodzili do wypełniania zadań. Bali się odsunięcia od obowiązków, żyli w bólu. Czy to było dobre? Czy to było pełnienie obowiązku? Czy czasem nie sprzeciwiałem się Bogu? Ta myśl mnie doszczętnie przeraziła. Nie posądzałbym się o takie zło: że będę tak bardzo krzywdził braci i siostry, że zahamuje pracę nas wszystkich. Walczyłem przeciw Bogu, myśląc, że jest zadowolony z mojej pracy. Byłem taki bezrozumny. Słowa Boga pokazały mi, że właśnie takim postępowaniem skazuje się na śmierć. Słysząc ton Bożych słów, zwłaszcza te słowa o śmierci, poczułem, jakim wstrętem napawa Boga taka osoba. To było tak, jakby Bóg skazał mnie już na śmierć. Myślałem, że umiem poświęcić wszystko dla obowiązku, że przecież dobrze sobie radziłem, więc Bóg mnie aprobuje. A odrobina arogancji nie była taka istotna. Ale potem zrozumiałem, że jeśli nie szukam prawdy i nie zmienię usposobienia, to nieważne, ile poświęcę, czy ile osiągnę, będę posługującym. Sąd i karcenie tymi słowami pokazały mi, że Boże usposobienie nie znosi obrazy. W swych działaniach Bóg kieruje się zasadami. Jeśli coś osiągnę w świecie, zyskuję kapitał i przewagę, ale w domu Bożym rządzą prawda i sprawiedliwość. Kto używa kapitału, ten skazuje się na śmierć i obraża jego usposobienie. Tak. Później zastanawiałem się, czemu czułem taką przewagę na podstawie kilku dokonań. I stałem się wręcz dyktatorem. Jaka natura mnie kontrolowała? Przeczytałem słowa Boga. Obejrzyjmy film. Mm -hmm. Dobrze. 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 Bóg Wszechmogący mówi: Jeśli w swoim sercu rzeczywiście rozumiesz prawdę, to będziesz wiedział, jak ją praktykować i być posłusznym Bogu a wówczas w naturalny sposób wejdziesz na ścieżkę dążenia do prawdy. Jeżeli ścieżka, którą kroczysz, jest tą właściwą i jest zgodna z wolą Boga, wówczas dzieło Ducha Świętego cię nie opuści, a w takim razie prawdopodobieństwo, że zdradzisz Boga, będzie coraz mniejsze. Jeśli nie posiada się prawdy, łatwo czynić zło. I będziesz je czynił nawet wbrew sobie. Na przykład, jeśli masz aroganckie, zarozumiałe usposobienie, to nie ma sensu ci mówić, abyś nie przeciwstawiał się Bogu. Nic na to nie poradzisz, pozostaje to poza Twoją kontrolą. Nie będziesz robić tego celowo, będziesz to robić pod dominacją Twojej aroganckiej i zarozumiałej natury. Twoja arogancja i zarozumiałość sprawią, że spojrzysz na Boga z góry i będziesz go postrzegał jako kogoś bez żadnego znaczenia. Sprawią, że będziesz się wywyższać, ciągle stawiać siebie na widoku. Sprawią, że będziesz się odnosił pogardliwie do innych i w Twoim sercu nie pozostanie nikt oprócz Ciebie samego. Będziesz uważał się za lepszego od innych ludzi i od Boga, aż w końcu zasiądziesz na miejscu Boga i będziesz się domagał, by inni ci się podporządkowali, by czcili Twoje myśli, koncepcje i pojęcia, uznając je za prawdę. Zobacz, jak wiele zła czynią ludzie pod władzą swej aroganckiej i zarozumiałej natury. Mm -hmm. To tak. prawda. Sednem skażonego usposobienia człowieka jest arogancja. Im bardziej aroganccy są ludzie, tym bardziej skłonni są sprzeciwiać się Bogu. Jak bardzo poważny jest to problem? Ludzie o aroganckim usposobieniu nie tylko uważają wszystkich wokół za gorszych od siebie, lecz także, co w tym najgorsze, traktują z góry nawet samego Boga. Mimo iż z pozoru może się wydawać, że niektórzy ludzie wierzą w Boga i za nim podążają, to wcale nie traktują go oni jak Boga. Przez cały czas są przekonani, że posiedli prawdę i mają o sobie bardzo wysokie mniemanie. W tym właśnie tkwi istota i źródło aroganckiego usposobienia, a pochodzi ono od szatana. Dlatego też problem arogancji musi zostać rozwiązany. To, że ktoś czuje się lepszy od innych, jest jeszcze sprawą trywialną. Kluczową kwestią jest to, że aroganckie usposobienie człowieka nie pozwala mu podporządkować się Bogu, jego panowaniu i zarządzeniom. Osoba taka ciągle ma ochotę rywalizować z Bogiem o władzę nad innymi. Tego rodzaju osoba ani odrobinę nie czci Boga, nie mówiąc już o tym, by miała Go kochać lub podporządkować się Mu. Ludzie, którzy są aroganccy i zarozumiali, a zwłaszcza ci, którzy są tak wyniośli i butni, że zupełnie postradali rozum, nie są w stanie podporządkować się Bogu w swej wierze w Niego, a nawet wywyższają się i niosą świadectwo o sobie samych. Tacy ludzie najbardziej sprzeciwiają się Bogu. Amen. Amen. Bogu dzięki. Słowa Boga nauczyły mnie, że źródłem buntu przeciwko Niemu jest arogancja. Gdy ktoś ma arogancką naturę, nie może powstrzymać się przed sprzeciwem. To prawda. Moje zachowanie wynikało z przejęcia kontroli przez moją arogancką naturę. Byłem w niebo wzięty, kiedy udało mi się cokolwiek osiągnąć. Myślałem, że mam charakter, a nawet, że jestem niezastąpiony, że Kościół nie da rady bez mnie. Z góry patrzyłem na innych, ganiłem ich oraz ograniczałem. Miałem ich za nic. Z nikim nie omawiałem żadnych spraw, jak samowolny tyran. Czułem, że świetnie sobie radzę i sam mogę podejmować decyzje. Nie ceniłem współpracownika. Byłem strasznie arogancki. Nie miałem w sobie czci dla Boga. Gdy się ze mną rozprawiono, przyznałem się do arogancji, jednak nic mnie to nie obeszło. Myślałem, że arogancja nie jest wcale taka zła, że jest oznaką umiejętności, które przecież posiadam. Co innego miałoby na to wpływ? Byłem zupełnie bezrozumny i bezwstydny. Żyłem napojony trucizną szatana, która brzmi: Sam jestem panem. Zachowywałem się jak król w kościele, mając innych za nic. Czym różniłem się od partii komunistycznej? Jest ona arogancka i działa bezprawnie. Stosuje bezprecedensowe środki brutalnej represji. Byłem krnombrnym dyktatorem w kościele. Nikogo nie uznawałem nad sobą. Czy nie byłem jak Wielki czerwony smok? Tak. Uświadomiłem sobie, jak arogancki jestem, że nikt mnie nie obchodzi, nawet Bóg, że idę na przekór Bogu. Gdy nie okażę skruchy, to skończę jako przeklęty i ukarany przez Boga. Na pewno. Wtedy dostrzegłem, jak poważne były konsekwencje tej mojej aroganckiej natury, że moim problemem nie była odrobina zepsucia. Ta myśl przypomniała mi, jak poniżałem innych, a wywyższałem samego siebie, że mówiłem i próbowałem się prezentować jak ktoś niezrównany. Czułem mdłości na samą myśl o tym. Postanowiłem, że muszę poszukać prawdy i odnaleźć zasady we wszystkim, że muszę skończyć z arogancją i sprzeciwem wobec Boga. Amen. Aroganckie usposobienie sprawia, że ludzie mimowolnie czynią zło. Jeśli przejawiają jakieś talenty i mają dokonania w pracy, ich arogancja rośnie. Tak, tak, to prawda. Później, gdy myślałem o tym, jak prawidłowo traktować własne sukcesy, trafiłem na ten fragment. Przeczytam go. Dobrze, to ten. Mm. Czy przy wykonywaniu swoich obowiązków Czujecie przewodnictwo Boże i oświecenie od Ducha Świętego? Tak. Jeśli tak, a macie o sobie doskonałe mniemanie i sądzicie, że posiedliście rzeczywistość, o co tu chodzi? Gdy wykonywanie obowiązków przyniosło owoce, zaczynamy myśleć, że w połowie jest to zasługa Boga, a w połowie nasza. Zwiększamy wagę naszej współpracy, myśląc, że to ona jest najważniejsza. I bez niej oświecenie od Boga jest niemożliwe. Czemu Bóg cię oświecił? Czy może oświecić innych? Tak, to łaska, gdy Bóg kogoś oświeca. A na czym polega współpraca z twojej strony? Czy należy ci za to przypisać zasługę, czy to twój obowiązek? Obowiązek. Jeśli rozumiesz, że to obowiązek, rozumiesz słusznie. I nie pomyślisz, by przypisać zasługę sobie. Ale jeśli wierzysz, że to jest mój wkład, czy Boże Oświecenie jest możliwe bez mej współpracy? Współpraca ludzi jest konieczna. Większość dzieje się za jej sprawą. To myślisz źle. Jak mógłbyś współpracować, gdyby duch święty cię nie oświecił? Gdyby Bóg niczego nie wykonał i nikt nie omówił z tobą prawdy? Nie wiedziałbyś, czego Bóg wymaga. Nie znałbyś ścieżki praktyki. Gdybyś chciał być posłuszny i współpracować z Bogiem przy dziele, nie wiedziałbyś jak. Czy współpraca to tylko puste słowo? Nie współpracując prawdziwie, działasz według własnych wyobrażeń. Czy takie wykonywanie obowiązku może spełniać wymagania? Nie, i to wskazuje na problem. Na jaki problem to wskazuje? Zdobycie Bożej aprobaty, wypełnianie obowiązku zgodnie ze standardami zależy w pełni od działań Boga. Tak. Jeśli spełniasz swoją powinność, wykonujesz obowiązek, ale Bóg nie działa i nie mówi ci, co masz robić. Wtedy nie będziesz znać swojej ścieżki, kierunku ani celów. Co ostatecznie z tego wyniknie? Będzie to zmarnowany wysiłek, nic nie zyskasz. To prawda. Wypełnianie obowiązku zgodnie ze standardami i możliwość trwania w domu Bożym, podbudowanie moralne braci i sióstr, zyskanie Bożej aprobaty zależy wyłącznie od Boga. Ludzie mogą robić tylko te rzeczy, do których się nadają, które powinni robić nic więcej. Dlatego rezultaty, jakie osiągniesz dzięki swemu obowiązkowi, zależą od przewodnictwa Bożych słów oraz oświecenia Ducha Świętego, które pozwalają ci zrozumieć ścieżkę, cele, kierunek i zasady dostarczone przez Boga. Są to Boże łaski i błogosławieństwa, a jeśli ludzie nie potrafią tego dostrzec, to są ślepi. Amen. Amen. Bogu dzięki. Słowa Boga pokazały mi, że swe dokonania zawdzięczałem tylko łasce Bożej i oświeceniu przez Ducha Świętego, a także Bożym omówieniom prawdy oraz zasad, a nie własnemu charakterowi czy zdolnościom. Bez przewodnictwa Bożych słów i oświecenia Ducha Świętego, charakter i elokwencja na nic by się nie zdały, i tak nic bym nie osiągnął. Tak. Tę małą część pracy wykonałem jako powinność istoty stworzonej, odpowiedzialność. Tak. Tak powinna postępować istota stworzona. To, co osiągamy, to nie jest nasz osobisty wkład czy kapitał. Mimo to, nie znałem własnej natury. Uważałem, że kilka osiągnięć to oznaka mojego talentu. Traktowałem to jako przewagę. Cały zadowolony, chciałem skraść chwałę Bogu. Byłem taki arogancki i bezrozumny. O tak. Wszystko, co udaje nam się osiągnąć, pochodzi z oświecenia przez Ducha Świętego i Bożych słów. Sami nie dokonalibyśmy niczego. O, to prawda. A tymczasem ja nie tylko, że nic nie osiągnąłem, to postępując arogancko, opóźniałem pracę nas wszystkich. Jak wtedy, kiedy niewłaściwej osobie powierzyłem podlewanie. Przez co wielu braci i sióstr nie mogło otrzymać wsparcia. To poważnie zakłóciło pracę. Nie szukałem zasad prawdy, ani nie prowadziłem innych do stosowania zasad. Niczego wtedy nie osiągaliśmy, i postępy opóźniały się. A ja nie potrafiłem się zreflektować. Sam sobie tylko gratulowałem i byłem arogancki, jakbym był najważniejszy. Ale skoro Bóg mógł mnie oświecić, mógł oświecić też innych. Praca Kościoła mogła toczyć się dalej po moim odejściu. Byłem tak zadufany w sobie, że uważałem, że nie da się mnie zastąpić. Tak. Pomyślałem o Pawle w wieku łaski. Uważał, że swoją pracą zdobył pewien kapitał, dlatego innych miał za nic. Mówił, że nie podlega żadnym apostołom. Z góry patrzył na Piotra i często źle się o nim wyrażał. Ostatecznie chciał swą pracą wymóc na Bogu koronę. Graniczyło to z obłędem. Tak. Ja byłem taki sam. Szedłem tą samą ścieżką co Paweł. Bez surowego sądu i karcenia nie ujrzałbym swych problemów, dalej bym się wywyższał. Uświadomiwszy to sobie, poczułem do siebie nienawiść. Chciałem wyznać swe winy, kajać się przed Bogiem. Bogu dzięki! Przeczytałem te słowa Boże: Czy ktoś wie, od ilu lat Bóg działa wśród całej ludzkości i pośród wszystkich rzeczy? Nikt nie wie, od ilu dokładnie lat Bóg działa i zarządza całą ludzkością. Nie informuje on ludzi o takich sprawach. O tak. Ale gdyby szatan zajmował się tym, czyby to rozgłaszał? Z pewnością tak. Szatan lubi się popisywać, aby zwieść więcej ludzi, by ci przypisywali mu zasługi. Tak. Dlaczego Bóg nie rozgłasza swego przedsięwzięcia? W istocie boga tkwią skromność i ukrytość. Co jest przeciwieństwem skromności i ukrytości? Arogancja, bezczelność i ambicja. Prowadząc ludzkość, Bóg wykonuje wielkie dzieło i panuje nad wszechświatem. Jego autorytet i władza są olbrzymie. Nigdy jednak nie powiedział: Mam niezwykłe możliwości. Pozostaje ukryty pośród wszystkich rzeczy, ale przewodzi wszystkim. Odżywia i zaopatruje całą ludzkość, pozwalając ludzkości trwać z pokolenia na pokolenie. Weźmy na przykład powietrze i światło. Wszystkie widzialne, materialne rzeczy niezbędne do ludzkiej egzystencji, wszystkie nieustannie napływają. Nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg zaopatruje człowieka. Mm, tak. A gdyby szatan zrobił coś dobrego, to czy uczyniłby to tak bez rozgłosu? Nigdy. Podobnie w kościele są antychryści, którzy wcześniej wykonywali niebezpieczną pracę albo szkodliwą ich interesom, może nawet trafili do więzienia. Są też tacy, którzy kiedyś w jakimś aspekcie przyczynili się dziełu domu Bożego. Oni nigdy o tym nie zapominają. Myślą, że zasługują na dożywotnie uznanie i że jest to ich kapitał. To tylko pokazuje, jak mali są ludzie. Ludzie są mali, a tymczasem szatan jest bezwstydny. Racja. Bóg kocha ludzkość, opiekuje się nią oraz wykazuje troskę, jak również ciągle i nieprzerwanie ją zaopatruje. W swoim sercu Bóg nigdy nie czuje, że jest to dodatkowa praca czy coś, co może zasługiwać na szczególne uznanie. Nie ma poczucia, że zbawiając ludzkość, zaopatrując i obdarzając ją wszystkim, wnosi wielki wkład w życie ludzkości. On po prostu cicho i bezgłośnie zaopatruje ludzkość na swój własny sposób, poprzez własną istotę oraz to, co on ma i czym jest. Niezależnie od tego, jak wielką pomoc ludzkość otrzymuje od Boga, On nigdy nie stara się przypisać sobie zasługi. Decyduje o tym istota Boga, jest prawdziwym wyrazem Bożego usposobienia. Amen. Amen. Rozważałem te słowa i dostrzegłem łagodność istoty Boga. Bóg jest Stwórcą, który nad wszystkim panuje. Ponownie stał się ciałem, wyraża prawdy, by zbawić ludzkość, płaci za nas do prawdy ogromną cenę. Nigdy jednak nie uważał, że to jakiś wielki dar dla ludzi. Właśnie. Nigdy niczym się nie przechwalał. On po prostu wykonuje całe swe dzieło, bez jakiegokolwiek aroganckiego popisywania się. Jest godzien naszej miłości i wiecznej chwały. Amen. Amen. Ja natomiast jestem bezwartościowym człowiekiem. Jestem niczym taki arogancki. Najmniejszy sukces uderzał mi do głowy, jakby to było jakiś opus magnum, ogromny wkład. Patrzyłem na wszystkich z góry, musiało być po mojemu. Byłem bezrozumny, zły, i powierzchowny. Bóg jest pokorny i ukryty, Jego istota łagodna. Czułem, jak wstrętne było to moje aroganckie usposobienie. Pragnąłem poznać prawdy, żeby się Go wyzbyć, by urzeczywistniać człowieczeństwo. Racja. Bogu dzięki. Potem, na zgromadzeniu, przeczytałem ten fragment. Bóg Wszechmogący mówi: Dzisiaj Bóg was sądzi, potępia oraz karci. Lecz sednem tego potępienia jest umożliwienie ci poznania samego siebie. Bóg potępia, przeklina, sądzi i karci, żebyś ty mógł poznać siebie, żeby twoje usposobienie mogło ulec zmianie oraz żebyś mógł poznać swoją wartość. I zrozumieć, że wszystkie Boże czyny są sprawiedliwe i zgodne z Jego usposobieniem oraz wymogami Jego dzieła. Że działa On zgodnie ze swoim planem zbawienia człowieka, oraz że jest sprawiedliwy: kocha, zbawia, sądzi, a także karci człowieka. Amen. 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 Poruszyło mnie to do głębi serca. I lepiej pojąłem wolę Boga. Arogancko pełniłem obowiązki, przysparzając kłopotów Domowi Bożemu, i zgodnie z zasadami odsunięto mnie. Myślałem, że Bóg w ten sposób mnie obnaża i pozbywa się mnie, więc uznałem, że mnie potępił i nie zbawi mnie już wcale. W końcu pojąłem, że moje odsunięcie to była decyzja Boga osądził mnie swymi słowami. Bym ujrzał własne zepsucie i pojął, że idę złą drogą. Bóg w istocie mnie zbawił. Tak. tak. Amen. Sąd i karcenie sprawiły mi ból, ale zarazem było to tak cenne i pełne znaczenia, że ochroniło mnie. Tak. Bóg okazywał mi swoją prawdziwą miłość. Mhm. Bogu, Bogu niech, niech będą Amen. dzięki. Nieważne jak Bóg nas dyscyplinuje, jest w tym Jego miłość i zbawienie. Bogu dzięki. O tak. Później wyznałem na spotkaniu, jaki byłem arogancki w wypełnianiu obowiązków, jak krzywdziłem braci i siostry, oraz jak się zreflektowałem po moim odsunięciu. Błędnie uznałem, że inni ze wstrętem zareagują na to, jaki byłem nieludzki, będą mnie unikać. Ale nic takiego się nie zdarzyło, nikt nie patrzył z góry. Poczułem, że jeszcze więcej im zawdzięczam. Krzywdziłem wszystkich swoją arogancją, każdego po kolei. Byłem nieludzki. Kiedy wróciłem do pracy z braćmi i siostrami, trzymałem się z tyłu. Nie gardziłem innymi za ich wady. Miałem lepsze podejście. Słuchałem, co mówią. Starałem się brać ich sugestie do serca. Wkładałem w to wysiłek. Przestałem sobie tak bardzo ufać. Gdy przywódcy sprawdzali mą pracę, przyjmowałem to pokornie i współpracowałem. Po pewnym czasie mój stan się bardzo zmienił. Znowu byłem kierownikiem. Bogu dzięki Bogu wspaniale. Wiedziałem, że to Bóg mnie wynosi swoją łaską. Wcześniej pełniąc obowiązek, byłem arogancki i sprawiałem problemy. Lecz Bóg. Się mnie nie pozbył. Dał mi drugą szansę, by pełnić tak ważny obowiązek. Doświadczyłem Bożego miłosierdzia, a także łagodności. Amen. Pełniąc potem obowiązki, nie kierowałem się arogancją i samowolą, lecz bałem się Boga i modliłem się do Niego. Gdy trafiałem na jakiś kłopot, omawiałem to z innymi, byśmy wspólnie szukali prawdy. Postępując tak jakiś czas, pojąłem, że nasze wyniki poprawiły się. Były dużo lepsze. To było wykańczające, gdy robiłem wszystko zupełnie po swojemu. Sporo zdarzyło mi się wtedy przeoczyć. Obecnie omawiam wszystkie sprawy z braćmi i siostrami, pomagamy sobie i łatwiej rozwiązujemy problemy. Bogu dzięki, Bóg błogosławi szukanie prawdy. Amen. Zgadza się. Kiedy współpracuję z innymi, wyraźnie dostrzegam ich mocne strony. Niektórzy ciężko pracują, nie szczędzą żadnych wysiłków. O, tak. Niektórzy może i nie mają charakteru, ale są sumienni i wspierają do Boga. Zdecydowanie. Są to zalety, których ja nie posiadam. Wiele nauczyłem się od braci i sióstr. Nadrabiam własne braki. Takie życie jest łatwiejsze, więcej jest w nim wolności. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Po roku przywódca zwołał duże zgromadzenie, by każdy mógł podzielić się, czego się nauczył i doświadczył przez cały rok. Zacząłem wspominać ten czas i to, czego się nauczyłem. Zrozumiałem, że moje odsunięcie to było ocalenie mnie przez samego Boga. Amen. Fakt. Gdyby to się nie stało, nie dostrzegłbym, jak poważna była moja arogancja, że byłem zarozumiały tylko dlatego, że miałem jakieś talenty. Bóg mnie dyscyplinował, ale właśnie dzięki temu dostrzegłem swą szatańską naturę, nauczyłem się czegoś o sprawiedliwości Boga i nabrałem bojaźni Bożej. Dziękuję Bogu za zbawienie. Bogu dzięki. To thank you